się nazywa Pekin. Tak, 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 oczywiście. No. Także zobacz. No, ile my mamy wspólnego z Chińczykami, że aż, no, koń by się uśmiał. Mamy Chinkę jako tą prezydentową, tak? No, no, i no. Mamy też centralny obiekt jako nazwany Pekin. No. Tak, centralny obiekt Pekin, państwo zobaczą. No, widzisz. Centralny obiekt Pekin. No, czyli że państwo widzą, ile tu jest... takich różnych zbiegów okoliczności. Ale to jest tak zwane zwiastuny, to są zwiastuny przyszłości. Tak. Że przyszłość Warszawy leży w Chinach. I na Syberii. Tak, i na Syberii. Proszę państwa, wywózka, kurwa wasza mać, na Syberię. Wywieziemy was z Jankiem wszystkich. Zobaczycie, będziecie mieli powtórność. Powtórność. Tornaja sabaka będzie. Nie, bo tutaj w tej parafii Zakali ksiądz mówi do tych katolików, to już 3 lata temu było na Wigilii, bracia, że ten Michnik z Gazety Wyborczej to was, katolików, nazywa drugiej kategorii ludźmi, drugiej klasy. Czy zgadzacie się? A oni, nie, nie, i brawa dla księdza. A ksiądz mówi na tej Wigilii, parafia Zakali przed Wilanowem, no to przecież tamta świątynia opatrzności dalej po prawej też jest zbudowana. I zapraszam na obiad wszystkich. Wszyscy poszli na obiad do tej stodoły, a tam był tylko rosół. No to ale wiesz, ale rosół bogaty. I tam jeszcze, wiesz, no wszystkich puszczali, kto tylko chciał, że zapraszam na obiad. No ale wiesz, kto sobie w domu lepszy ten obiad zrobi, kto sobie lepszy nie zrobi. I takie to było śmieszne. Ja mówię, zobaczcie, nie dość, że święta obiad, to tylko rosół i to jeszcze na kartki i dość spokój, kupa śmiechu. No ale wiesz, zawsze coś się dzieje w tej parafii Zakari, proszę państwa. Ja myślę, że ona koresponduje troszeczkę, czy może współ... tutaj by Wistula River współzawodniczy z tą parafią Bonifratrzy. By Wistula River z tą parafią Bonifratrzy, proszę państwa, na krakowskim przedmieściu. Także cichutko i na palcach. Cichutko na palcach Gronkiewicz tańczy walca. Także mam zaproszenie na 2 maja do Magdalenki. Proszę ciebie, u Gruszczyńskiego, Tadeusz Gruszczyński. On zawsze z Francji te artystki zwołuje i w ogóle. No, taki to jest dziennikarz. I jedna babka wczoraj mnie się pytała, że to jest dziennikarz. Mówi, znam go. I ja mówię, proszę się tam wkręcić i że 2 maja się spotkamy. Ja będę śpiewać. Będę śpiewać te potańcze, bo to też słowiańska dusza. Można tam show zrobić na tej całej tej parafii, na schodach, przed tym piękny domek, piękny pałacyk. Proszę ciebie, ten Gruszczyński w tej Magdalence zrobił ogromną, wielką galerię, bo tak, po lewej stronie wielki pokój, po prawej stronie wielki pokój u Gruszczyńskiego. No piękna jest ta jego willa, no ale widzisz, czy może ma po żonie, no nie wiem, ale on nie ma żony. Także no nie wiem, skąd on to wszystko ma, ale tam na górze to ma po niedokończane wszystko. Także on sobie z tego nic nie robi i żyje tak pół darmo, wiesz. No jest tym dziennikarzem, to więc nie wiem, jakie on tam czerpie profity, nie wiem, jakie on tam czerpie korzyści. No. Także bądźmy, proszę państwa, razem wszyscy i wtedy... W dobrym, nie w złym, no, to wtedy wygramy, proszę państwa. Także tam była 3-minutowa audycja Radia Tok FM Eurokończyta Ekstra, a tu 4-minutowa.